Tempic Go prezentuje. Boże, co chcemy powiedzieć w całej Polsce, Natalia? Wiesz, to czuję teraz na sobie taki ciężar, że muszę powiedzieć coś, coś takiego znaczącego, ale hmm, myślę, że, że wszyscy powinni um, nauczyć się pytania o wkładanie palca w dupę. Okej. Okay. No tak, to jest to pytanie w sytuacji granicznej, o której rozmawiałyśmy wcześniej, of the record i w ogóle e, tak. Wiesz co, ten palec w dupie jest dla mnie symboliczny, dlatego że mm, kiedy uczę ludzi komunikować się w łóżku i komunikować się, jeżeli chodzi o seks, to moim punktem odniesienia jest to, jeżeli potrafisz zapytać bliską osobę, poprosić ją o to, żeby włożyła ci palec w dupę, to poproszenie szefa o podwyżkę jest, jest niczym. Kurczę, powiem Ci, że ja dwa razy w życiu dostałam podwyżkę i to było tak, że szef mnie wzywał i mówił, że dostaję podwyżkę. I podobnie trochę jest z palcem w dupie, to znaczy za każdym razem jakoś yy, wychodziło to tak z lekka naturalnie. Wiesz, ja jestem zwolenniczką tego, że najpierw delikatnie dajesz do zrozumienia, że wsadzasz, a, i bardzo empatycznie. Obserwujesz, czy przypadkiem dana osoba nie ma nic przeciwko. Widzisz, a dla mnie, ja, ja, ja w ogóle, moje całe życie opiera się na słowach i na komunikacji. Więc dla mnie pytanie, czy to ci się podoba, czyli czy mogę mój, to zrobić, czyli... to, jest, to, to mnie kręci najbardziej. Okej, okay, verbalizuję a mogę cię ale... pocałować to, a mogę cię dotknąć tam, a mogę to polizać. I ja mam takie. Mm, Okej, okay, czy to jest mnie. dla ciebie część dirty talku w takim razie. Zresztą, nie, nie dirty talku jako takiego, ale właśnie. W takiej, takiej fajnej, swobodnej komunikacji. Okej. Okay, okay. Wiesz, to mi kiepsko idzie w czytanie takich sygnałów niewerbalnych, mm -hmm. y dlatego no, wolę, wolę się komunikować słownie i, i, i werbalnie, i dlatego wydaje mi się, że to jest łatwiejsze. Wiesz, mówię o tej talkie, dlatego że no, to trochę jara w pewnym sensie, że ktoś tak się pyta o to, co, czego chcesz i tak dalej. A z drugiej strony jest jeszcze podejście w drugą stronę, pod tytułem ktoś cię nie pyta i wiesz, rzuca cię na ścianę jak w harlekinach, pornosach i tak dalej. I robi swoje nie pytając, więc jakby jest też ten nurt bez pytania. Hmm, ale czekaj, teraz mówisz o takim mm, ostrym seksie co? No Takim, kiedy ktoś cię nie pyta. I faktycznie, kurde, momentami ktoś przegnie i wtedy mówisz: e, e, ej, stary, hold your horses. Tam nie wkładamy, tu nie idziemy, tego nie chcę, tu nie trzymaj, tu nie szarp, tu nie wsadzaj. No, ale póki tego nie zrobimy, to właściwie akcja dzieje się, wiesz, wszystko jedzie do przodu, ludzie się nie wiem, no. Boże, ok okładają po pyskach, wyzywają, wiesz, cokolwiek, tak? Najróżniejsze rzeczy się dzieją, mhm. póki ktoś nie powie, że o kurde, przesadziliśmy, sorry, ale tego nie robimy. Wiesz co, to wszystko zależy. Jeżeli obydwie strony czują się w tym komfortowo, co robią i wszystko jest okej okay, i to jakby ich nakręca, ja nie mam z tym żadnego problemu. Problem pojawia się wtedy, kiedy jedna strona stoi jak kołek i, i czeka, co mi robią i nie ma jakby swojej nie broni swojej autonomii cielesnej, nie broni, swojego, nie broni swojego ciała, nie prosi o taką przyjemność, jaką chce otrzymać, tylko jakby czeka, aż jej się zdarzy, bo może ta druga strona będzie wiedziała, co zrobić. Albo się domyśli, albo po prostu, jeżeli będę siedzieć cicho, to to się tym szybciej skończy. Boże, żeby to jest to Żeby tylko nie kończyło się za szybko. To jest... Oj. Ha! To <laughs> zależy, co masz na myśli, przez zbyt szybko. <laughs> Dobra, to, to jest temat do rozwinięcia. Okej, okay. no? dobrze. To może ja teraz trochę przerwę naszą rozmowę, ale zaraz wrócimy do wsadzania palca w tyłek, bo mm -hmm. jest to cholernie istotny temat. Rozmawiam z Natalią. E, Natalia Fel proseksualna. Natalia, dobra. która zgodziła się być moją gościnią w tym podcaście, w którym używam feminatywów. Podcast się nazywa Pod kołdorą z Jędrusik. Ja jestem Joanna Jędrusik i rozmawiam z Natalią. Natalia, powiedz, czym ty się w ogóle zajmujesz? Czym ja się nie zajmuję? <laughs> nie, zajmuję się seksualnością człowieka. Jestem edukatorką seksualną, uczę ludzi przyjemności, normalizuję dyskurs seksualny, bloguję o seksie, recenzuję gadżety erotyczne, pracuję z klientami, uczę studentów. Słuchaj, jestem, jestem kobietą orkiestrą. Tak. Ja... I, ale jakby ten punkt wspólny jest taki, że wszystko dotyczy jakoś tej sfery seksualnej. Poza tym, że Natalia jest patronką medialną mojej pierwszej książki, czyli 50 Twarzy Tindera, to ja znam Natalię z Instagrama, gdzie obserwuję jej. Cotygodniowe, niedzielne wpisy, gdzie Natalia odpowiada swoim fanom na pytania, właśnie tego typu bardzo proste pytania, typu, czy ten palec w dupę to jednak trzeba się pytać, czy nie, i, i całą masę innych rzeczy, typu, a jak podejść do tego pierwszego anale i wszystkie inne rzeczy, które potwornie nas e, interesują e, i które wpisujemy w Google, nie wiem, pewnie częściej niż jak napisać list motywacyjny, albo gdzie jest najbliższa żabka, czy na 24. To są. Urząd pocztowy. Tak, to, to, są, to są te ważne pytania. Nie, nie oszukujmy się. Nie, nie interesuje nas, kto wygra wybory, tylko gdzie jest łechtaczka. Bo na tego typu pytania bardzo trudno jest czasem znaleźć konkluzywną odpowiedź. I taką odpowiedź, która rzeczywiście będzie, mm, wydaje mi się, empatyczna, która będzie mm, jakoś nas zadowalała. Bo z tego, co zauważyłam, bardzo często ten dyskurs seksualny, który obserwuję w sieci, jest. No, dla mnie przynajmniej, dla mnie jest niezadowalające, dlatego że opiera się bardzo często na mitach, a nie na tym, co jest faktycznym stanem. Słucham, mało tego, że opiera się na mitach. Jak zadasz jakiekolwiek pytanie wujkowi Google'owi, to dostaniesz odpowiedzi z tak szerokiego spektrum, jak jakieś forum dotyczące ostrego seksu, po portale katolickie, tak? Nie muszę mówić, że kurczę, z jakiegoś powodu te drugie są bardzo wysoko pozycjonowane w tym Google'u, więc te odpowiedzi czasami są freaky. Umieją w SEO, po prostu. No, no, no umieją. Nie, 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 się nie, mam, nie mam pojęcia, jak to się dzieje, że po prostu pytasz o Anala, a dowiadujesz się. A nie się masz tamtą. Boga w sercu. <noise> Oczywiście, że nie mam Boga w sercu, nie, nie pytałabym inaczej o Anala. Tak <noise> e, Tak to bym pytała o spowiedzi w ogóle, wiesz. To się nazywa Boży Loophole, Anal. Nie wiedziałaś o tym? Że jak, jak się to? chce uprawiać seks, a na przykład chce się zostawić ten stosunek waginalny na noc poślubną, to się, to się nazywa God's Loophole. Czyli jak to się nazywa? Lu Boża luka. Kiedyś był taki odcinek South Parka, który robił z tego żarty. O Może tym, że oni, że oni oszczędzają swoje dziewictwo do ślubu i nie, upra nie uprawiają seksu waginalnego, ale też analnego. Uprawiają ear sex. Walam się w ucho po prostu. Więc... Ja myślę, że to był właśnie taki pastisz na, ten, na, ten, na, na, na tę bożą lukę, czyli na uprawienie każdego innego rodzaju seksu, tylko nie tego waginalnego, po to właśnie, żeby zostawić koronę pochwy pozornie nietkniętą na noc poślubną. No tak. Ach. Ewentualnie, ewentualnie dupkę, w związku z tym zawsze masz ucho do wyboru. No, żeby uważać, żeby nie przebić błony bębenkowej, bo nie wiem, czy wtedy idzie się do nieba, ale... Okej. Okay. Um, odchodzimy od tematu. Nie, ja w ogóle nie chcę uprawiać body shamingu, ale jeżeli jesteś w stanie włożyć penisa w ucho, to to jest bardzo mały penis. To był soft park, Natalia. W soft parku <laughs> jesteś w stanie włożyć penisa w mnie nieba, wszystko. Okej, okay, ale wr wróćmy do y, normalnych penisów, normalnych palców w, w dupach, i tak dalej. I tego, o czym rozmawialiśmy na początku, czyli konsentu. No właśnie. Ps, y prawdopodobnie wszyscy jesteście normalni. Tak. Y y prawdopodobnie my z Natalią też jesteśmy normalne. I w ogóle y nie, ma, nie ma czegoś takiego jak normalność. W ogóle jak, jak sobie zadajemy pytanie, czy jesteśmy normalni, pod warunkiem, że nie, nie, nie stoimy nad y, porąbanymi zwłokami, to prawdopodobnie nie jesteśmy, tak. Wiesz co, moja serdeczna siostra w feminizmie, czyli Lady Pasztet, kiedyś powiedziała mi, ona świetnie podsumowała moją działalność w internecie. Powiedziała kiedyś, że ludzie przychodzą do mnie po to, żeby poczuć się normalnie z tym, że dochodzą wkładając rękę w budyń. Więc. Wydaje mi się, że to jest właśnie to, co A, ja staram się sam promować. To że się to w budyń, ale niech będzie. Znaczy no, wiesz, no, różne rzeczy nas kręcą, nie? To jest tak, jak nie wiem, czy oglądałaś serial Sex Education, ale tam jedna z bohaterek odkrywa, jak lubi się masturbować i kiedy doświadcza orgazmu. I tam jest cała... Cała w ogóle masa rzeczy, które ona musi zrobić, pod tym dmuchać sobie suszarką w, na wulwę i tutaj pod takim, a nie innym kątem. I ona jakby do tego dochodzi metodą prób i błędów, aby wreszcie dojść. I to było dla mnie najbardziej odświeżająca sekwencja, dlatego że nie wszystko musi być takie super estetyczne, regularne, w cudzysłowie normalne, tylko właśnie, że można dojść po swoim e, lekkim dziwactwie w, do tego, wyjaśnimy, aby doświadczać przyjemności. Wyjaśnijmy nie w Czym jest wulwa? A, wulwa. Ja wiem, że ja mam i ty masz, ale powiedz. Wulwa to jest wszystko to, co widzimy między nogami, na co składa się, na co składają się wargi stromowe, łechtaczka, czyli zewnętrzna część narządów płciowych przypisywanych jako kobiece. Dokładnie. Wszystko, czyli, no, wszystko czym można się bawić, jednocześnie nie wsadzając do środka. Dokładnie, no bo tak. I wiesz, to jest taki, jest taki żart, to jest kwestia tego, co jest wulwą, a co jest waginą. Wagina to jest ta część, która się wkłada, czyli pochwa, czyli ten kanał do, w środku no wulwa ktoś to jest robi to to z tego na żart? <grym> Ktoś robi z tego żart? Bo kiedyś e, jeden z komików miał taki stand-up na temat tego, co to jest wulwa, co to jest wagina, że miał partnerkę, która cały czas zwracała się e, do niego, mówiąc o swojej wulwie jako waginie, a on, że był synem albo biolożki, albo ginekolożki, powiedział jej Nie, to jest twoja wulwa, nie nazywasz swojej twarzy gardłem. I to o, jest właśnie to, bern. no. Wszystko skończyło jest twoja się twaść. rozwodem. Jak, jak dla mnie skończyło się rozwodem? Takie upokorzenie. No i jak, jak ci ktoś musi mensplainować cipkę, to rzeczywiście no, to się mo nie może skończyć dobrze. Kurde, no powiem ci, że zdarzało się, że, że ktoś mi mansplainował kobiece orgazmy. I to nie raz, nie dwa. No, no ale dobra, w jakim kierunku to poszło? W pozytywnym czy w takim. E co się z Tobą nie tak. W takim, że skończyłam na konstatacji, że jak będziesz miał kiedyś orgazm jako kobieta, to pogadamy. No, wiesz, może jeszcze wyjaśnię, co to jest mansplaining. Mansplaining to jest taki trochę rodzaj upierdliwego tłumaczenia mężczyzn. W sensie jak mężczyzna tłumaczy coś kobiecie i robi to w toksyczny sposób. Nie szanując tego, że kobieta może wiedzieć lepiej. Ten przykład z tym, jak wygląda cipka, jest super jaskrawy i super pasuje do sytuacji, tak? Kiedy mm. facet uważa, że wie lepiej nawet to, jak, co my mamy w środku. Problem jest z tym, że w tym, w, tym, w tym układzie wiedział lepiej. Fuck. <laughs> Fakt, no dobra, w tym jednym na milion przykładzie twój facet wie lepiej, co masz w cipce niż ty. Ale wiesz, jak mnie to podnieca, jak ktoś używa adekwatnej nomenklatury, jeżeli chodzi o genitalia, to ja mam wtedy takie... Ho, ho, ho. Jaką, masz ulubioną, jaką masz ulubioną nomenklaturę? Moja ulubiona nomenklatura? No, vulva to jest moje, jedno z moich Seriously. ulubionych słów. Tak. Kurde, mi się tak medycznie kojarzy, tak wiesz, tak... Grace Anatomy. Okej, okay, okay, bo twój partner nie jest polskojęzyczny. Nie, nie A, jest polskojęzyczny. Okay. Znasz że, że, że jak dołożysz do czegoś akcent, to się automatycznie robi fajniejszy? No nie, nie, no wiesz, ale, ale, nie wiem, ktoś kto nas słucha prawdopodobnie y, tylko po polsku, więc jakby, y, no nie wiem, czy masz jakąś ulubioną cipkę, pochwę, y, perełkę, muszelkę, wiesz, te, te ostatnie są dla mnie po prostu źródłem wiecznego żygu. Ja cię mogę powiedzieć czego nie lubię. Nie lubię zdrobnień. Hmm? czy jak ktoś mi mówi, jakaś cipuszka, sikoreczka, cipcia, to ja mam takie ee, od razu się zamykam. Nie neguję w ogóle doświadczenia ludzi, którzy to uwielbiają, bo niektórzy ludzie lubią zdrobnienia, ja na przykład zdrobnień nie cierpię, więc e, jeżeli, ktoś, jeżeli ktoś do mnie mówi, wulwa, cipa, cipka, cipkę jeszcze zniesę. Absolutnie to rozumiem i zawsze mężczyzna, który użyje yy, określenia cipeczka, zawsze mu tłumaczę, że chyba nie poczułby się zbyt dobrze, jakbym powiedziała o jego chuju tasik, albo mm. penisek, więc jakby to, to, zawsze ten argument wystarcza, żeby już coś chyba więcej najbardziej, nie Chyba najbardziej takie osuszające wszystko sformułowanie, którego ktoś użył, kiedykolwiek wobec mnie było kakaowe oczko. Oh, my, och. Chodziło o, o odbyt wel anus. No możemy użyć słowa, słowa anus. Dlaczego musimy nazywać to kakaowym oczkiem? Znaczy, znaczy, no. W ogóle kakaowe oko jest zabawne, ale oczko to już zupełnie jakby... O. Czy to był deal breaker? O tak, zdecydowanie. Okej, okay, ale do niczego nie doszło nawet pod tytułem nie wiesz, to... zostaw to oczko, wychodzimy, kończymy i w ogóle... A propos tak właśnie, wracając do rozmowy o wsadzaniu palca w dupie, czy w tym momencie... Przerywasz czy i, i mówicie: Nie, nie, to nie wyjdzie, koniec. Nie, 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 było, nie było sprawy, wychodzimy, rozchodzimy się do domów. Czy... Mm, nie, nie, to była akurat sytuacja teksti tekstingu, sextingu, więc w tej sytuacji jest znacznie łatwiej albo udać, że, że, coś, że coś się kończy, albo po prostu zamknąć okno czatu albo czegokolwiek. Okej, okay, rozumiem. No dobra, bo nie wyobrażam sobie usłyszenia na żywo kakaowe oczko i nie zrzeganiem się do kogoś ze śmiechu, ale <głos> <głos> I jakby odeszłaby mi wtedy ochota na seks, bo po prostu w pewnym momencie masz taką bekę, że nie dasz rady zwyczajnie iść z kimś do łóżka. Wydaje mi się, że z tego powodu, że ja mam takie bardzo, mam bardzo dużo rzeczy, których lubię i nie lubię, chodzenie ze mną do łóżka jest straszliwą przygodą. Dlatego, że ja na wstępie mówię, czego chcę, czego nie chcę, to ja daję swoją seksualną instrukcję obsługi każdemu człowiekowi. I dzięki temu moje życie jest znacznie łatwiejsze, ale też wydaje mi się, że jest trudniejsze dla tych innych osób. No kurde, to, to, to myślę, że wiesz, każdy facet, który kiedykolwiek doświadczył tej przygody, musiał mieć wrażenie, że obcuje z sensem po prostu. I wiesz, skoro. No dostał taką instrukcję kurczę, no żadna kobieta tego nie robi, no kaman. Hmm, ale w sensie, to by było zajebiste, gdyby, gdyby tak było i jestem absolutnie za. Natomiast delikatnie mówiąc, nie, nie jest to częsta praktyka, wiesz, to tak jak zanim pójdziesz z kimś do łóżka, to regularnie badasz się na absolutnie wszystko i nie tylko wirusa HIV, tak? No, to hmm. też nie jest powszechna praktyka. Tak samo o mówimy przed pójściem z kimś do łóżka. A co byśmy chcieli najbardziej? I w ogóle zastanawiam się, jakby wyglądał taki świat, zanim pójdę z tym do łóżka, jakbym mówiła, że ej, a fajnie, jakbyśmy zrobili to, to i to mówisz tak gościom. Oczywiście. Jezus Maria, i ale to, dlaczego? słuchają? Słuchają? Wiesz to co, no niektórzy są przerażeni, no ale to jest to jest pewny rodzaj sita, które jestem. Jestem w stanie zaryzykować to sito i ten przesiew potencjalnych osób, z którymi będę uprawiać seks, mówiąc im o swoich oczekiwaniach, mówiąc im o, im o swoich pragnieniach, mówiąc im o tym, co lubię. Bo jeżeli ktoś nie czuje się komfortowo ze mną, Rozmawiając przed samym aktem o tym, co możemy robić, jakie fajne rzeczy możemy robić. Ja nie mówię o swoich fantazjach jak o raku. Nie? Ja nie mówię, usiądź mi i porozmawiajmy, wiesz, bo ja muszę mieć takie inne rzeczy, i słuchaj, bardzo mi przykro, bo inaczej się nic nie wydarzy. Ja, ja, ja z tego robię całą imprezę, słuchaj. No ja tutaj przychodzę i będziemy robić takie fajne rzeczy, i będziemy, i będziemy mogli zrobić to i to, i to. I jak ktoś jest tym przerażony, no to Ej, na dłuższą to metę fajne się nie da pociągnąć. No to są fajne rzeczy, i no dobra, to, to trochę ci się nie dziwię, że jak nie wiem, mówisz typowi, że chcesz, żeby cię chwycił za włosy i robił to powoli, a on ucieka i po prostu wiesz, no, no nie oszukujmy się, to, to nie mamy ochoty sprawdzać, jak to robi, nie? W sensie, ja z jednej strony staram się rozum, zrozumieć Jeśli, to, że. Nie, no dla... to jest ważne. Jeżeli ktoś nie jest w stanie znieść tego, że o tym mówimy, jeżeli ktoś nie jest w stanie znieść tego, że mówimy, że nie chcemy anala i że bardzo lubimy te piersi i że na przykład y, to jest, nie wiem, danska prezerwatywa i tego się tak używa, a inaczej. Jeżeli ktoś momencie, w tym momencie, no to nie oszukujmy się. Bardzo dobrze, że wymienia, bo byśmy nie chciały z nim spać. Tak, tylko że to też jest danie tej osobie takiej szansy, że ona może to sobie przemyśleć i ewentualnie wrócić. Bo jak sama zauważasz, to jest pewnego rodzaju evenement. Nie każdy tak robi, więc jeżeli jesteś z mężczyzną w łóżku i nagle, albo nawet jeszcze przed łóżkiem, no ja bym wolała przed łóżkiem, i ty go w tej sytuacji przerażasz, to on tak naprawdę musi wyjść z tej sytuacji, zmierzyć se, się ze swoim strachem, zmierzyć się ze swoim dyskomfortem, zastanowić się, czy to jest jego. Czy może jednak to wszystko jest okej, okay, tylko było to dla niego na tyle inne, że sobie nie mógł z tym poradzić w tej danej chwili, i wiesz, i może zatoczyć takie kółko, nie? że możemy do tego wrócić. Jeżeli reakcja będzie dużo bardziej brutalna albo dużo bardziej e, ostra pod tytułem Nie, no tego nie, bo to robią tacy i tacy, albo coś tam, to, no to może jednak się nie dogadamy. Ale jeżeli ktoś użyje tego jako okazji do, do, do tego, żeby sprawdzić, co mu to robi. Czy jednak mimo wszystko wydaje mu się to pociągające i podniecające, i czy jest w stanie tego spróbować, jeżeli na przykład zwolnimy tempo, albo zrobimy to trochę inaczej, albo trochę od dupy strony, to wtedy jakby ta cała konwersacja odnośnie seksu staje się łatwiejsza. Okej, okay. jednym stroną, ty spojlujesz. O oh, ja, yeah, spojluję że kolera. Dobra, ja jestem absolutnie pod tym względem inna, wiesz, no, co jest fajne swoją drogą, bo mam wrażenie, że strasznie by było nudno, jakby wszyscy się dymali tak samo, no to jest w ogóle, Boże. Ja, ja, ja nie spojluję, ja, ja właśnie, wiesz, w, w trakcie komunikuję, co jest fajne, co jest niefajne, czy dobrze nam idzie. Jak nie mamy flow, to nie oszukujmy się. To, że będę komuś mówić, żeby coś gdzieś wsadził, to i tak bez tego flow to wiesz, z gówna bata nie ukręcisz, tak? No po prostu. Nie, nie, ma, nie ma szansy, żeby wiesz, jeżeli lubisz pieszczoty piersi i nie wiem, lubisz powoli albo szybko, jeżeli ktoś ci nie pachnie tak jak trzeba, jeżeli ktoś w trakcie, nie wiem, na przykład wyzywa cię, czego nie lubisz. I i tak dalej, hmm. i y, nie wiem, szarpie cię za mocno za włosy, i tak dalej. To nieważne, że robi te rzeczy, których chcesz. Nie, no po prostu dla, dla mnie wszystko wychodzi, wiesz, strasznie na bieżąco i to jest okropnie płynne. Plus, y, no ja bym, ja bym mimo wszystko wiesz, co, nie wiem, jakbym się czuła. Nigdy mi się nie zdarzyło y, iść do łóżka z kimś, kto mi na początek przedstawił, wiesz, checklistę pod tytułem stary. Już Ci mówię, co z tego zrobię, i w ogóle albo nie, albo y, zobacz, to są rzeczy, które lubię, i tak dalej. To, to się nie zdarzyło. Wiesz, że to, to jest dobre, co robisz, i ja to rozumiem, i to jest piękne, tylko to jest tak bardzo pieśń przyszłości, jak wiesz, jak, jak taki konserwatywny dyskurs o nie wiem, o kurczę, adopcji dzieci przez pary homoseksualne na no, zasadzie, okej, okay, wszyscy wiedzą, że to powinno być, że to jest w porządku i tak dalej, ale przecież społeczeństwo nie jest na to przygotowane, brzmi ten chujowy argument, więc no właśnie. mi każdy... bardzo kurdolotnie, ale wiesz, no bądź tą zmianą, którą chcesz widzieć w świecie. No właśnie staram się być tą zmianą, dlatego jesteśmy i o tym rozmawiamy, ale powiem ci, że jeszcze nie jestem na tym etapie, kiedy zanim yy, zaciągnę ty do łóżka tudzież o mnie, to, to przedstawię mu checklistę. Będę się starać teraz, naprawdę obiecuję, że będę się starać, ale mówię ci, społeczeństwo nie jest na to przygotowane. Myślę, że... Ale ty mówisz o tym, jak o właśnie takiej checkliste, check jakiejś korporacyjnej notce, która krąży w ogóle po slaku gdzieś. Nie, no to jest, jakby to jest dużo seksowniejsza rozmowa, niż my to teraz przedstawiamy. No tylko fakt. ja wiem, że to się może wydawać nieromantyczne, nie? Ale z drugiej strony, jakbym się miała zastawiać no to... to jest w ogóle coś, co <grym> zostawiłyśmy, wiesz, gdzieś tam za drzwiami <grym> dawno temu. Jeżeli byś się miała zastanawiać, czy to ma sens, żeby mówić gościom, e, czego chcesz przed seksem, czy nie. Albo liczyła, że się domyślą w trakcie, dokładnie, dzięki. <grym> Jeżeli miałabym się zastanawiać, czy to, co mówię komukolwiek, że się zdarzy wokół naszego seksu. Albo nastawiać się na to, to, taką totalną improwizację, to czasem wolę pójść na skróty. Czasem okay. rzeczywiście wolę mm, powiedzieć danej osobie, co lubię, czego nie lubię, bo później też nie ma takiej sytuacji, że ktoś, wiesz, czuję, że ktoś przekroczył moje granice. Może ja przekraczam czyjeś granice, jeżeli im o tym mówię na etapie, wiesz, pierwszego spotkania, ale co zrobisz? Co, no? ja, ja, kurczę, i znowu. Fajnie, że jakby różnimy się i różnimy się pięknie. Ja strasznie lubię ten, te zaskakujące rzeczy i broń że nie mówię na początku. Chociażby dlatego, że wiesz co, ja mam wrażenie, że tak dużej ilości rzeczy jeszcze nie, nie odkryłam i się nie dowiedziałam o tym, co być może lubię, o czym być może nie wiem, że zasadzie, dawaj, pokaż, co potrafisz, zobaczymy, co z tego będzie i tak dalej. Ta improwizacja, sam, sam fakt że jest to improwizacja, jest dla mnie w jakiś sposób, yy, wiesz, yy, no, no jara mnie to troszeczkę, no, ale to, widzisz... to, super, to super wychodzi w momencie, kiedy yy, Widzisz, ja mam doświadczenie z Tinderem, w ogóle zaraz po, pogadamy z Tinderem i tak dalej, i sporo tych kontaktów było takich, no, delikatnie mówiąc, nie były to długie, dwudziestoletnie małżeństwa, tak. Raczej były to dość krótkotrwałe relacje i nie wiem, nie we wszystkich chodziło mi o to, żeby założyć rodzinę i postawić wokół domu Biały Płotek. No właśnie, i idziesz z kimś takim do łóżka i w sumie. Nie, nie, nie myślisz o perspektywie długofalowej. Więc też nie myślę o takich rzeczach, jak wiesz, ustalanie, zastanawianie się, czy ktoś wie, gdzie jest granica konsentu, z py pytanie o badania i tak dalej. Nie, no, sorry, no idę na żywioł, przyznaję, bez bicia. Okej, okay, ale to o czym mówisz, że ktoś ujawnia, albo ktoś na początku mówi, co lubi, albo czego może oczekiwać, czego możesz z nim spróbować, nie oznacza wcale, że to odbiera seksowi jakąś, jakąkolwiek tajemniczość, dlatego że nikt nie liże cipki tak samo. Dwie osoby nie robią tego tak samo, dwie osoby nie, nie robią palcówki tak samo i to, że ty im mówisz, że lubię, lubię seks oralny, lubię palcówkę, lubię wkładać palec w tyłek, Dwie osoby nie robią tego w ten sam sposób. Zawsze jest ten element zaskoczenia, jak ona to robi, jak ona ma technikę, jak ona do tego podejdzie. Czy będzie w sposób uroczy, taka onieśmielona, bo robi to po raz pierwszy, czy będzie, wiesz, próbowała tutaj ci pokazać jakąś technikę, którą gdzieś tam przez lata wypracowywała. To jest dla mnie element zaskoczenia. Kurde, no i w drugą stronę, wiesz, no... W sensie, okej, okay, istnieje jakieś margines błędu, ale, um, no nie wiem, no robisz laskę za każdym razem innej osobie i za każdym razem mogą ci coś innego powiedzieć. No feedback będzie inny, bo też no. każdy ma inne upodobania. Dokładnie. Słuchasz podcastu Empik Go. Więcej odcinków tej serii oraz inne podcasty i tysiące audiobooków znajdziesz w aplikacji Empik Go. Fajnie by było, gdybym nie ja robiła komuś laskę i ten ktoś by mi powiedział, e, może spróbuj trochę inaczej, bo wiesz, ja też mam... Tak, Ty, ale oni nigdy nie było... mówią, czy oni ci kiedykolwiek mówią, zrób to inaczej? No chciałabym, żeby tak było. No nie? Bo ja tysiąc razy mówiłam po tytułem, eee, e, ale nie tak mocno. I w ogóle i nie gryź tego małego guziczka, który nazywa się łyktaczką i tak dalej. I nie wiem, Boże, nie, nie gnieć, nie zabijaj. I w ogóle szybciej, wolniej, delikatniej. Tak my coś mówimy, okej. Okay. Znasz Zważa technikę na domofon? Co? Że złech łechtaczką to trzeba tak jak z domofonem, nie, że przyciskasz i mówisz ty, to ja i to jest ten sekretny kod, który otwiera wszystkie drzwi. No niestety nie, no nie przyciskamy. Jakby, większość mychtaczyk lubi tak dookoła, ale nie bezpośrednio, żeby je tak dusić. Jak, jak te stare telefony, tak w, w lewo i w prawo. No lepiej tak, niż domofon pod, pod blokiem. <grym> Okej, okay. otóż, no właśnie, my nie lubimy duszenia. Jak nie lubimy duszenia, to o tym mówimy. Natomiast, Boże, faktycznie nigdy się nie spotkałam z, z facetami dającymi instrukcję, jak robić laskę. Dlaczego? Oni jeszcze bardziej się boją, nie? Wydaje mi się, że to też polega na tym, że niektórym się wydaje, że jak się da feedback i ten feedback niekoniecznie będzie pozytywny, to w ogóle to się przerwiemy. kogoś tak, przerwiemy, e, za zamkniemy w ogóle perspektywy jakiejkolwiek laski w dalszej, w dalszej przyszłości. I przez to czasami niektóre osoby wolą się męczyć z seksem oralnym, tutaj w, w tym przypadku z felatią, który ich nie satysfakcjonuje, zamiast powiedzieć: Ej, może trochę mniej zębów, może trochę więcej śliny, może trochę lubrykantu, nie ściskaj tak mocno, a może trochę bardziej dookoła wędzidełka, zamiast, nie wiem, zamiast cokolwiek no innego robić. i to już wszystko opada, bo musisz komuś tłumaczyć, kto to jest wędzidełko, daj spokój. No dobra, rozumiem o co ci chodzi. Ty, nie, no w sensie wyobrażam sobie taką, wiesz, mm, sytuację mów do mnie medycznie mów do, do, dokładnie. Z, zacznij do mnie łacińskimi nazwami i w ogóle i, i wtedy wtedy robi się, chod, podejrzewam, że na pewno istnieje sporo ludzi, nie wiem, studenci medycyny na pewno. Jeżeli wiesz, że Wiesz jest... co mnie najbardziej kręci? No? No? literowanie po angielsku. Literowanie. O. Ok. To jest Bo tak, jak ty? ktoś umie dobrze literować po angielsku i, tak, i w, można to wpleść w erotyczny scenariusz, to się robi naprawdę fajnie, nie? Ale także. Przeliteruj. I X, i w ogóle? Nie, no, jakieś trudniejsze słowa. O Boże. Tak, Na przykład y przeliteruj Krościnus. i w ogóle wiesz. Przeliteruj wow, i, i, i jak ktoś da radę i się nie, pom nie pomyli, to. I jak ktoś da radę i się nie pomyli, to dostaje nagrodę. A jak się pomyli, to dostaje karę. I obydwie są fajne. Okej. Okay. Dobra, nagrody i kary mi, mi się podobają, natomiast literowanie kojarzy mi się z takimi, wiesz, filmami o amerykańskich dzieciach, które mają spelling contest i w ogóle, więc... Nie, nie no wiem, wiesz, no, fantazje się dokładnie, biorą. dokładnie z, 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 Rozumiem, że to były zawsze, z, zawsze, wiesz, no tak, no, nie, nie powiem, żebym miała jakieś, wiesz, ja lubię dirty talk, zdecydowanie. Mm. A, przy czym to jest tak strasznie zniuansowane w sensie, czasami dokładnie te same rzeczy, które bym na przykład dostała w SMS-ie, uznałabym za absolutnie obraźliwe, obleśne i nieadekwatne. Kiedy ktokolwiek, kiedy ktoś inny użyłby ich w łóżku w jakiejś innej sytuacji, uznałabym je za fantastyczne. Mm -hmm. I... A jak podeszłaś do Digitaloku? Jak podchodzisz w ogóle do Digitaloku? Zaczynam. Normalnie. W sensie mówisz o takim na, na, na odległość, typu smsujemy i tak dalej, czy Nie mówisz na o takim live. na, na, na live'ie? Eee, no to tak, no są dwa case'y, albo, albo ktoś zacznie za ciebie, albo, e, albo ja muszę. A jaką no, dałabyś ludziom? Jak lubisz dirty talk i ogólnie trochę wstydzisz się do tego przyznać, to y, pytasz typa na przykład, ej, myślisz, że jestem niegrzeczna? bo chcesz mi dać klapsa, bo jestem niegrzeczna. E, myślę, że to, wiesz, mhm. jedno pociąga są sobą drugie, nie? Mhm. Kurczę, i jak, jak ty w ogóle nie kuma co chodzi z tą niegrzecznością, no to, boże, Raz z, z, wiadomo, że to, to już więcej się pewnie nie spotkamy, a po drugie, że jakby, no okej, okay, chyba nie interesuje go ten kierunek, tak, nie, nie, nie jest to coś, czego co jara w seksie, no. trudno, no. Jakby wiesz, Dirty Talk też ma swoje granice, wszystko ma swoje granice, no na przykład Dirty Talk jest super, ale coś co się nazywa Baby Talk jest obrzydliwe dla mnie, nie? Więc jest no to też granica. jest umiejętność. Tak. Dirty Talk to jest umiejętność i właśnie, different strokes for different folks, czyli każdego, każdego kręci co innego, nie? I tam, gdzie ty mówisz, że Baby Talk to nie jest to, co cię kręci, to dla kogoś innego to będzie takie taki super podniecające doświadczenie. Mhm. Czy wiesz, no ja, mam inny, ja mam trochę inny patent na Dirty Talk. Ja zaczynam od tego, żeby mówić o tym, co się robi. Mhm. Ale, żeby zacząć mówić o tym, co się robi, trzeba najpierw umieć mówić o seksie w ogóle. I ja w takich sytuacjach zazwyczaj polecam ćwiczenie, które robi się w samotności. Wypisz sobie wszystkie określenia na. Genitalia i strefy erogenne, które znasz, Wymyśl, wypisz wszystkie y, czynności seksualne, które znasz, i każde określenie, jakie możesz, czyli na przykład uprawiać seks, seksić się, ruchać, hendożyć, ryćkać. Ryćkać jest w ogóle przepiękne. Ja też też Grzmocić, i tak dalej, i tak dalej. I sprawdź, które najlepiej leżą ci w ustach. Mhm. To jest jakby twoja baza. Jak możesz zacząć dirty talk. A potem jak już masz te bazę i te słowa naturalnie leżą ci w ustach, naturalnie z nich wypływają i wtedy właśnie dochodzisz czy wolisz cipkę, czy wolisz wulwę, czy wolisz cokolwiek innego. To wtedy możesz zacząć mówić o tym co robisz. Czyli na przykład y, pieszczę twoją pierś, ściskam twoje sutki, gryzę twoje sutki, lizzę twoją wulwę, liżę twoją łechtaczkę, zatęczam kręgi wokół twojej łechtaczki albo wokół twojej perełki. No już dobra, już pójdę z tym. Wkładam ci palec do cipki, dotykam twojego punktu G. I tak dalej, i tak dalej. I później mówisz o tym, co obserwujesz. Widzę, że masz dreszcze, widzę, okay, że... Okej, czyli nie, no, słowem narracja. Dokładnie. Jak, jak te posty na Facebooku, co, co nie działały zdjęcia i trzeba było opowiadać, co się na nich dzieje. No, albo właśnie no, no, robisz całą narrację wokół tego. A potem możesz zacząć fantazjować. Tylko jeżeli nie masz tej bazy, że jakieś słowa przychodzą ci naturalnie, no bo ty już masz bazę. Mówisz, czuła, że jestem niegrzeczna. Czy byłam niegrzeczną dziewczynką? Albo czy byłam niegrzeczną suką? Albo czy chcesz mnie ukarać? Czy chcesz mnie wybatorzyć? Czy chcesz mi zrobić coś o, takiego ja innego? Jak, bo, bo, bo się podnieca. <minusz> nie, nie idźmy w tą drogę. Mam kontynuować? <minusz> <minusz> Okej, okay, robi, robi się gorąco w tym studiu. Czy, chce, czy chcemy zrobić coś innego? I to, wiesz, i to później tak fajnie płynie. Ale jeżeli, nie, jeżeli w ogóle spędzasz całe życie, spędzasz, nie wiem, 30 lat życia i w życiu nie powiedziałaś na głos, ruchajmy się albo chcecie cię wybatorzyć, albo nie wiem, co, cokolwiek innego, nie? Albo lubię duże chuje. No to w sytuacji intymnej, która już jest stresująca, bo chcesz zrobić drugiej osobie dobrze, to się robi jeszcze bardziej skomplikowane. No to prawda. O Boże, w sensie zastanawiam się, jak to jest przeżyć życie i nie wiedzieć, jak się lubi chuja swoją drogą, ale to, to już off top totalny. Dobra. E, oczywiście, no, miałyśmy rozmawiać o seksie, a zeszłyśmy z tematu i rozmawiamy o seksie, a <laughs> jak, jak to się stało? Jak my <laughs> <Prawda? śmiech> to zrobiłyśmy? E, dobra, ale tak naprawdę miałam mówić o seksie z ludźmi z Tindera, bo to jest ten okres. Kurczę, i właśnie okazało się, że ty tak bardzo nie wiesz o seksie z Tindera, że to wiesz o seksie z portali erotycznych, więc jeśli chodzi o Tindera, to wszyscy wiedzą, co to jest. A dla tej części, która, nie wiem, była w śpiączce przez ostatnie pięć lat i dopiero się przebudzili i trzeba im wytłumaczyć, to jest taka aplikacja na telefon, przez którą można się umawiać, łączyć w pary z ludźmi, którzy. Wizualnie nam się spodobają, a jak się połączymy w pary, to można się umawiać na randki. Tudzież w ogóle umawiać na cokolwiek, tudzież rozmawiać, tudzież można ich tylko parować i nic z tym więcej nie robić. Co kto lubi. A... No to portale erotyczne działają tak samo, tylko że zamiast ładnego profilowego wstawiasz sobie zdjęcie fiuta. Dokładnie tak. No i pytanie. Milion pytań. Bo właśnie, bo o Tinderze non stop wiesz, pojawia się cały czas narracja, że ludzie tylko umawiają się na seks. Bardzo walczę z tą narracją. Po pierwsze dlatego, że nic Wszyscy nie ma miłości, nic nie nie, 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 no coś ty właśnie, nie. Przepraszam, musiałam. E, wiesz, jakbym miała przytoczyć te nudne, jak flag, cyferki, których niestety w Polsce nie zbadano, ale na świecie to już tak, to 28% mężczyzn i 18% kobiet szuka tylko seksu na Tinderze. Tak Więc zdecydowanie nie większość. Reszta szuka wszystkich innych rzeczy, tak? Więc nie wszyscy chcemy miłości, na szczęście. Niektórzy nie, nie, nie chcą niektórzy są ruchańska. Do właśnie I, i wszyscy wiemy jak szukać miłości, możemy sobie wygooglować i tak dalej tego Tindera. Mago, jeśli chodzi o aplikacje randkowe, to ma je prawie milion Polaków, tak? Ponad 3% internautów wie, jak wyglądają i tak dalej. Nie mamy co się w ogóle zastanawiać, czy trzeba im to tłumaczyć, czy nie. Natomiast, kurczę, aplikacje albo portale do Ruchańska. To jest ciekawe. Co, co ma zrobić te biedne 18% kobiet, tudzież te biedne 30% mężczyzn, którzy wiedzą, że. Nie, nie chcą się teraz umawiać na randki, nie, nie chcą z kimś się rozmawiać o przyszłości, nie, nie chcą chodzić do kogoś na obiady z rodziną, nie chcą się trzymać za ręce, nie mają na to czasu, nie mają na to nastroju i dzisiaj wieczorem chcą tylko ruchańska. Co się wtedy robi? Odpala się aplikacje i się wpisuje i się swajpuje w jedną albo w drugą stronę. No. Ale mówisz o Tinderze czy o czymś innym? Nie, no mówię o aplikacjach. Wydaje mi się, że większość aplikacji działa w ten sam sposób. Że przeglądasz profile i wybierasz te, które najbardziej ci odpowiadają. Natomiast jeżeli ktoś pragnie seksu tu i teraz, z dostawą do domu, to żadna aplikacja, erotyczna czy jakakolwiek, nie jest gwarancją, że go dostaniesz. No. No, no chyba sama bo, bo wiesz. A po drugiej stronie są tylko ludzie, więc jakby. No, czego byśmy się spodziewali, nie? No dokładnie, i czasami to nawet nie jest to, że Twoje zdjęcie profilowe jest niefajne, tylko komuś się nie chce golić, no a uważa, że musi się ogolić, żeby pójść na ruchańsko. No to. Okej, okay, ale mówisz o tym, że jest tak samo, tylko ludzie wstawiają zdjęcia kutasów, tak? No nie, nie do końca. No to było no trochę wyolbrzymienie, wiesz? Dlatego, że jeżeli chodzi o w ogóle portale erotyczne, to mhm. są portale ukierunkowane typowo na szukanie kontaktów seksualnych. Mhm. Tutaj nikt nie udaje, że szuka męża albo żony, nikt raczej nie zamieszcza zdjęć z dziećmi, bo kamą trochę dziwnie. No i większość ludzi też ma profile bez twarzy, dlatego że no, jednak chce chronić swoją anonimowość. Wydaje mi się, mhm. że Tinder je, jako aplikacja randkowo erotyczna, odważę się to powiedzieć, ma to do siebie, że jest dużo bardziej akceptowalna społecznie niż szukanie ludzi typowo do seksu poprzez aplikacje i serwisy erotyczne. No właśnie, wiesz, z jednej strony jest akceptowana, a z drugiej strony jest piętnowana dokładnie tym samym argumentem. Że na co, Tinderze że tam... ludzie są tylko po to, żeby się ruchać. No i że nikomu nie chodzi o nic innego i tylko o one night standy i że robienie sobie nadziei to tam bez sensu i tak dalej. Wiadomo, że praktyka wskazuje, wiesz, że, że jest delikatnie mówiąc odwrotnie. Wiadomo, że zdecydowana większość ludzi jednak na tym Tinderze szuka tak zwanej, przynajmniej tak deklarują, stałej relacji. Wiadomo, że rośnie liczba takich relacji. Wiadomo, że pierwszy raz w historii znowuż amerykańskie badania, bo u nas... Nikogo to nie obchodzi, wszyscy mają w dupie i nikt nie robi takich badań. Rok rocznie wzrasta liczba ludzi, którzy poznali się nie w ten tradycyjny sposób czyli poszli razem do szkoły, poznali się, bo mieszkali obok siebie w domu, poznali się na domówkach, imprezach rodzinnych itd., tylko poznali się przez internet. I w tym roku rewolucja więcej par poznało się przez internet niż na żywo. I ta liczba będzie tylko rosła. I to jest przyszłość, i to jest kierunek, i tego nie unikniemy. Jak nie wiem, jak antybiotyków, jak emancypacji. No, jednym słowem, nie cofniemy tego, i tylko będziemy się częściej, bardziej umawiać przez internet, ale też bardziej przez internet łączyć w pary. Do tego uwielbiam przytaczać osobom, które twierdzą, że cały seks przez internet, go ruchanie i tak dalej. Badania wskazują na to. Że te związki, które opierają się na tym, że ludzie się poznali przez internet, są bardziej trwałe. Mm. Jest mniejszy wskaźnik rozwodów, większy wskaźnik satysfakcji. Więc myślę, no, takiego umawiania przez internet, to ja proszę bardzo, i tego chcemy. Znam fajne, wiesz, oczywiście poza tym, że znam przykłady totalnych faili, to tak, no, znam całą masę małżeństw, wiesz, tinderowych, widziałam tinderowe dzieci yy, na żywo, wiesz, chodziły, oddychały, więc jakby tak, to, to, to się dzieje, to się da zrobić. A, ale portale erotyczne to jest dla mnie no, trochę czarna magia, a kurczę, trochę, trochę jednak bym chciała, żeby to było, wiesz, jeszcze bardziej, bardziej w ogóle odtabuizowane, tak? Bo mhm. naprawdę y, ten problem na Tinderze, kiedy szukasz tylko seksu i kiedy jest to oczywista sytuacja, ale nikt nie chce tego powiedzieć wprost, jest trochę, hmm. no właśnie, czy to jest nieuczciwe? W jakim sensie? No wiesz, podróżuję. Wiadomo, że jestem w Vegas, mhm. jestem tam jedną noc. Piszę w swoim opisie, że jestem z Polski i jestem, że podróżuję i że One Night in Vegas, tak? Bardzo często się pojawia One Night in Warsaw w opisach. Mhm. No to nie oszukujmy się, nie szukam tam męża, tak? Z drugiej strony ciekawsze rzeczy się zdarzały, nie? że niektóre relacje, które miały być one night standem oryginalnie, stały się wieloletnimi, bardzo mocnymi, silnymi relacjami. Wiesz, nigdy nie wiesz. nie. Dla mnie ważne jest to, co ty podkreślasz, że w tym pisaniu one night somewhere jest mhm. jakaś uczciwość. Czyli ty już jako, jako osoba, która loguje się do tej aplikacji i pisze sobie jestem jedną noc w tym i tym miejscu. Mhm. Nie daje drugiej osobie nadziei, że z tego będzie dłuższe randkowanie, tylko jakby pozwala jej um, ustawić oczekiwania tak, żeby nikt z, tego, nikt z tej relacji nie wyszedł pokiereszowany emocjonalnie. No właśnie, a wiesz, najbardziej wyśmiewana rzecz na Tinderze jeszcze, z, być może już to się zmieniło, jednak tą rolę m, 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 przejęły e, z, zdjęcia ze z skokami na spadochronie, ale wiesz? do tego momentu było to pisanie no ONS, czyli no one night stand, czyli, mhm. że ktoś nie szuka jednorazowych przygód. Czemu to wzbudza aż takie kontrowersje, jak ludzie to deklarują? Chociażby dlatego, że niektórzy potrzebują z kimś chodzić, żeby się ruchać. No tak, Kto no jest ale większość ludzi podobno potrzebuje i wiesz, statystycznie badania, strania i tak dalej na Tinderze i w ogóle poza potrzebuje z kimś chodzić, żeby się ruchać. No to dlaczego nie można tego napisać na miłość boską? Właśnie, myśl, myślę, że znowu zataczamy kółko do tego, żeby ustawić oczekiwania w dobry sposób. Czyli jeżeli ja piszę, że nie chcę przygody na jedną noc, to druga osoba nie powinna oczekiwać, że mnie złamie, że przekona mnie, że chce jednak tej przygody. No ceny, właśnie, a sama przed chwilą zaznaczałaś, że ale to może różnie wyjść i z tych one-night standów czasem wychodzą takie rzeczy. Wiesz, czy mi się to skojarzyło z taką z komedią romantyczną, typu wiesz? Miało być, miało być friends with benefits, a wyszła wielka miłość, tak? To jest, okay, no, kurze, wiesz. w sensie, ja, ja się strasznie wypieram tą narrację, boję się tej narracji, zawsze staram się ją w jakiś sposób tłumić, bo, bo jest dla mnie szkodliwa, typu robienie sobie nadziei, tak jak mówisz, tak? Tudzież robienie komuś nadziei jest bardzo szkodliwe, jest formą oszukiwania siebie, ale też innych, nie? Okej, okay, ale wiesz co, ty tutaj mówisz o... Mm... Jakby tej narracji romantycznej. Spoko. Ja mogę ci zdradzić i to nie jest tajemnica. Mój wieloletni związek miał być przygodą na jedną noc. Dlaczego nie stał się przygodą na jedną noc? Dlatego, że po seksie zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Gdybyśmy rozmawiali ze sobą od początku, być może poszlibyśmy w tym samym kierunku. A skąd wiedzieliście, że miał być przygodą na jedną noc? Jak, jak to ustaliliście wcześniej? Że będzie to seks bez zobowiązań. Ale tak spotkałaś typa w klubie i powiedziałaś, ej, idziemy do mnie, ale ogólnie to nie dzwoń? No dokładnie tak, okay. mniej więcej. Pytam, że wiesz, dzięki że, że wiesz że dzięki fajnie było super like Pytam super niewego do tak. tak. Potwierdzam takie rzeczy się dzieją tak. Okay. I wtedy okazało się że wiesz że obok tej kompatybilności seksualnej jest też jakaś kompatybilność na przestrzeni emocji że rzeczywiście jesteśmy do siebie podobni i jesteśmy w stanie ze sobą funkcjonować chociaż jakby żadne z nas na to nie liczyło. Wiesz co, ja zawsze podkreślam tą wspaniałą rolę chodzenia do łóżka na pierwszej randce. To jest to, że jedną z ważniejszych kompatybilności sprawdzasz od razu. To jest straszny, straszny fakap, jak najpierw z kim się rozmawiasz przez tydzień na tym Tinderze. Dowiadujesz się wszystkiego po prostu na tym czacie. Wiesz, jak się nazywa, czyjeś rodzeństwo, yy, wiesz, gdzie ktoś pracuje, wiesz, ile zarabia, wiesz, kiedy będzie awansował, co chce robić za pięć lat, po prostu znasz go lepiej niż y, algorytmy Facebooka. Po czym się w końcu spotykacie, rozmawiacie na tej randce jak starzy znajomi. Wiadomo, że tak jest, bo hello, robicie te same rzeczy. Jeszcze trzy takie randki albo pięć i dopiero potem idziecie do łóżka i się okazuje, że... Tak, jak to nie gra zupełnie. I nawet nie chodzi o to, że wiesz, ktoś ma za małego, za dużego i tak dalej, i że jest klasyk typu, przywoływany klasyk o tym, że laska leży jak kłoda i się nie rusza, tak. Mhm. Chodzi o to, że po prostu, no niby wszystko jest w porządku, ale zupełnie się nie jaracie sobą. Nie wiem, nie pasuje ci zapach, nie pasuje ci smak, albo po prostu nie gra. No i wiesz, to jest taka grupa ludzi, którzy są mało odporni na barierę. Że wielu, wiele osób zakochuje się w słowach. Jakby robi sobie nadzieję, ze względu na to, co czyta, że wie, że jest jakaś taka bliskość, która się rodzi przez te wymianę wiadomości, tylko, że ona nagle zdycha, kiedy widzi się na żywo. Bo najwidoczniej czegoś brakuje na tym takim poziomie biologicznym. Nie, wiesz, ja nie mówię o na żywo właśnie. Ja mówię, o, dopiero idziecie do łóżka i jest beznadziejnie. I no dobra, wiadomo, że jakby okej, okay, już się tam trochę zakumplowaliśmy i tak dalej, pójdziemy drugi raz, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie stres i tak dalej. No idziemy no, drugi raz i jest jeszcze bardziej beznadziejnie. Ale czy jest, czy jest źle, dlatego że ta osoba okazuje się, że cię w ogóle seksualnie nie pociąga? No patrzysz na nią i sahara między nogami. Czy to też wynika z tego, że ma kiepskie skile, jeżeli chodzi o seks? Bo nie seks są, może... jest umiejętnością. Czasem Ty... jedno, czasem drugie, nie? No może być jedno albo drugie, tylko właśnie, jeżeli to jest, że ktoś się tak osusza, bo jest po prostu... No... No Wszystko ci nie gra, nie? Wszystko ci w, nim, w tej drugiej osobie nie gra, i jak na nią patrzysz, to nawet ci się nie chce próbować. Czy chodzi, to, czy chodzi, czy chodzi też o to, że na przykład ta druga osoba ma kiepski skill albo właśnie leży jak kłoda, albo robi coś nie tak, bo nie miała kiedy wypróbować swoich. nauczyć się uprawiać seksu, mhm. nauczyć się komunikować w łóżku. Okay, dobra, w pierwszym wypadku ktoś cię zupełnie nie jara i masz, jak to określiłaś, saharę między nogami. No nie oszukujmy się, nie zacznie nas jadać. Albo miętki baton, no może być już miętki baton. Miękki baton, podoba mi się. No właśnie, masz miękkiego batona to nie znaczy, że za miesiąc ci ten baton stwardnieje. Krótko mówiąc, to znaczy, że nie będzie lepiej. I na tym zależy, należy, nie wiem, let's be friends. Kumplujecie się, przyjaźnicie, chodzicie razem obstawiać na wyścigi, ale nie, nie zostaniecie parą. W drugim wypadku ktoś jest niewyskilowany. No i właśnie, i co wtedy? Czy... Podejmujesz challenge, żeby kogoś nauczyć, i wierzysz, że warto i wierzysz, że Boże, jest tragiczniej w ogóle tego, ale że, że, że wiesz, praca u podstaw i nauczę kogoś, jak to jest być fajnym w łóżku? Czy, czy jednak nie warto się aż tak bardzo dolić z tym całym uczeniem, skoro są ludzie, którzy to wiedzą od początku, tak? Nikt tego nie wie od początku. Nie no, to, Jednym to nie przechodzi naturalnie. Mi... Dokładnie. Nie? Nie, nie, nie. Niektórzy mieli nie, nie. Nie od początku w sensie, chodzi mi o to, że jakiś spotykasz to już za pierwszym razem jest fantastycznie, a tutaj trafiasz na kogoś, kto... Boże, jest totalna porażka. Wiesz co, mi się wydaje, że kogoś otwartego na naukę, ktoś otwarty na naukę jest dla mnie dużo bardziej pociągający, niż ktoś, kto miał dużo doświadczeń i wydaje mu się, że zna wszystkie techniki. Bo zazwyczaj te, ta, ta druga grupa nie sprawdza się kompletnie w kontaktach seksualnych. Ta no w, pierwsza... Żadnych się nie sprawdza, nie? Typu, wszystko wiem, yy, wszędzie byłem, yy. Wszystko poznałem, na no wszystkim znam się najlepiej. W tak, żadnych po kontaktach to jest, wiesz... Tak, nie z jednej cipki jadłem chleb i tak, i tak o, to wychodzi. Piękne. To jest kwestia tego, że jeżeli masz dwie osoby i te dwie osoby chcą się uczyć seksu, chcą się uczyć przyjemności razem, a nie, wiesz, zamykają się jedna w swojej muszelce, druga w drugiej i myślą, że kurde, coś jest z nami nie tak, bo nie umiemy zadowolić, nie umiemy sprawić przyjemności tej drugiej osobie, no to to jest sytuacja trochę, trochę patowa. Ale jeżeli obydwie są w stanie sobie stworzyć taką atmosferę, że wspierają się nawzajem, że uczą się tej przyjemności, że mają w ogóle wyjebane na wszelkie schematy pod tytułem: No, seks to musi wyglądać tylko tak i tak, albo przyjemność możemy sobie sprawiać tylko na taki i taki sposób, to z tego może wyjść coś naprawdę fajnego. Tylko dwie osoby muszą jechać na tym, na, na tym samym wózku. Jeśli chodzi o poziom samoświadomości i otwartości, to jest nie oszukujmy się, zajebiście mało możliwe. Przeważnie skończy się na tym, że one są. Jedna jest na wózku, a druga nie. Albo są w ogóle na innych wózkach, albo nawet jedna nigdy w życiu nie widziała wózka. No i, i mimo wszystko próbują i wierzą, że wiesz, w końcu się ktoś wyskiluje, nie wiem, no, że po ślubie będzie lepiej i tak dalej. Ale to, to samo no, nie przyjdzie z nieba. No wiesz, no, ale ludzie tego nie wiedzą. No kurczę, no, zaliczyłam ośmioletni związek w, 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 w ramach tej wiary, że. Kiedyś coś się zmieni, także to, to nie jest tak, że każdy wierzy w te wózki, wiesz? Jak nigdy nie widziałaś wózka, to nawet nie jesteś pewna, czy istnieje, nie? To, 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 trochę idąc w tą stronę. Mhm. Tudzież mówiąc znowu tą okropną metaforą o wózku jako, jako, wiesz, spełnieniu i fajnym, nie wiem, fajnym życiu seksualnym, fajnym ruchaniu, no to opowiadasz komuś o tym wózku, Mówisz mu codziennie o tym wózku, a ktoś dalej nie wierzy, że ten wózek w ogóle istnieje. I ktoś się strasznie wkurwia i frustruje, tak? no bo jaki wózek? Gdzie ty widziałaś ten wózek? I myślisz sobie, coś jest ze mną nie w porządku, że ty widzisz wózek. Wiesz, na zasadzie coś jest ze mną nie w porządku, że nie podoba ci się seks ze mną, ktoś się zamyka w sobie, koniec. Zamyka się na, wiesz, na komunikację w pewnym sensie, tak? Masz poczucie winy, krzywdzisz partnera i tak dalej. Oczywiście biorąc pod uwagę, że to już jest jakiś tam etap tej relacji, w którym się uwierzyło, że po ślubie będzie lepiej, to już jest totalny, wiesz, związek emocjonalny i w tym momencie, no to kurde, no nie chcesz mu krzywdzić, przestajesz pierdolić o tym wózku, tylko po prostu chodzicie na obiady do rodziców. I, i, i jakoś, i jakoś to idzie do przodu, nie? No, no więc... Moja praktyka wskazuje na to, że tak, no, często tak wygląda i w ogóle. Wiesz co, to też jest kwestia tego, że nie dla każdego seks w związku jest priorytetem. Musimy pomyśleć też o tym, kto jakie ma potrzeby, kto jakie ma naturalne libido i czy jest w stanie w ogóle z tym libido funkcjonować w związku z drugą osobą, która ma zupełnie inaczej. Czy jesteśmy w stanie się gdzieś spotkać? Jeżeli nie jesteśmy w stanie się gdzieś spotkać, a dla tej drugiej osoby seks jest, seks jest priorytetem, satysfakcja, przyjemność są ważne, a dla ciebie nie, no to dlaczego mamy się unieszczęśliwiać nawzajem jeszcze przez długi, długi czas? Jeżeli jesteśmy w stanie, jeżeli chcemy pracować nad tą relacją, bo zazwyczaj jest tak, jak mówisz, że jest jedna strona, która rzeczywiście której zależy, która tak. chce naprawiać, a ta druga tak siedzi, no i mi się dzieje. No ale to nie może być tak. To jest problem, który dotyczy nas wszystkich. Jeżeli nie jesteśmy w stanie rozmawiać ze sobą o seksie, to jest jedna, z, jedna ze sfer, które sprawiają, że związki się rozpadają. Zaraz obok nich są, są gdzieś finanse, wychowywanie dzieci i tak dalej. Bo nie jesteśmy w stanie dogadać się w tych fundamentalnych kwestiach. Ale mamy pozwolenie na to, żeby rozmawiać o finansach jeżeli w finansach dzieje się źle, mamy pozwolenie o tym, żeby rozmawiać, jak chcemy wychowywać dzieci i co się z tymi dziećmi dzieje, bo one są jakieś takie nie takie, jakie miały być. Natomiast jeżeli chodzi o seks, to wszyscy nabierają wody w usta i wiesz, hmm. no i, i co my mamy z tym zrobić? No może samo się naprawi. No nie naprawi się samo. Tak, łącznie z tym, że jak komuś mówisz, że źle wychowuje dzieci i że robiłoby się to inaczej, to ktoś nie dostanie jakiejś totalnej blokady. I będzie potem miękki baton, nie? A jak, jak komuś mówisz, że coś jest nie tak seksie, i no, nie wiem, przegniesz yy, według tej osoby oczywiście, tak? Przesadzisz na zasadzie, za bardzo w to ciśniesz i tak dalej, to ten baton jest permanentnie miękki, no i wtedy to już nie ma zmiłuj, nie? No bo jeżeli zauważ, no seksu jest dużo w naszej kulturze, ale seksualności bardzo często jest mało. Czyli mamy bardzo dużo obrazów seksu w mediach, dookoła nas, wszędzie je widzimy. Natomiast mamy bardzo mało wiadomości i informacji, jak w ogóle radzić sobie z własną seksualnością. Czyli jak, co my mamy z nią robić? Jak to, jak to wygląda na portalach erotycznych, że ludzie sobie z nią nie radzą? Wiesz co? Ja to nazywam performatywnym wyrażaniem swojej seksualności. Czyli wtedy, kiedy Twoja seksualność staje się występem, a nie doświadczeniem. Czyli nie skupiasz się na tym, jak chcesz doświadczać przyjemności, tylko jakie wrażenie wywołujesz na przykład na drugiej osobie. Albo jeżeli jesteś w sytuacji trójkąta i na przykład masz, no bądźmy już zupełnie normatywne, dwie dziewczyny, jednego faceta i ty jesteś z tym facetem, zapraszacie drugą dziewczynę i wy występ dla tego faceta. I ciebie nie obchodzi to, że, że ty chcesz doświadczyć przyjemności, że ty chcesz, żeby i twój facet ci lizał ta druga jeszcze ci siedziała na twarzy, tylko ty chcesz, żeby, żeby to się podobało, żeby to wyglądało ładnie, żeby to doświadczenie było estetyczne. Przerost formę nad treścią. Dokładnie. Wychodzi, tak? mm. I myślę, że to jest taki ekwiwalent. Dzięki bardzo za wysłuchanie naszej rozmowy z Natalią. W związku z tym, że tak dobrze nam się rozmawiało, zrobiłyśmy też drugą część tej rozmowy i zapraszamy do wysłuchania drugiego odcinka naszego podcastu, a właściwie mojego podcastu Pod kołdrą z Jendrusik. Możecie go wysłuchać na platformie Epic Go. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Epic Go. Więcej odcinków tej serii, inne podcasty oraz tysiące audiobooków znajdziesz w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Masz 14 dni za darmo.